Dzisiaj poza top 5 i finalnie szóste miejsce. To nie porażka, bo wynik jest efektem, który w kulturystyce może być różny. Taki mamy sport, takie są czasami werdykty, więc taki przyjmuję. Mistrza poznajemy nie po tym, jak wygrywa, a po tym, jak znosi porażki. Krystian Wolski tymi słowami podsumował swój występ we Włoszech. Wczoraj na Flex Weekend, niestety, ale był poza top 5. Mówię niestety, ponieważ Krystian już troszeczkę przyzwyczaił i rozpieścił nas z tej strony, że zawsze jest w tym top 5, a nawet raz był w top 3. Nawet to jest dla nas obecnie za mało. I my, jako fani, nie to, że oczekujemy, że Krystian będzie wygrywał. My tego już chcemy. My chcemy tego już teraz, my chcemy tego w tym momencie, chcemy widzieć Krystiana. Jak zwycięża. Ale w naszych oczach powinien on być właśnie wygrany. Dlaczego? Ponieważ wniósł najlepszą wersję siebie i to było widać. Od początku Krystiana pozowanie było o wiele pewniejsze, jego docięcie, forma mówią same za siebie. Jeszcze tak suchego Krystiana nie widzieliśmy, jeszcze tak pełnego Krystiana nie widzieliśmy, więc pikwik poszedł po ich i Mauro, po jego i Mauro myśli. Jak mogliście zobaczyć na jego YouTube, gdzie razem z Prestim i tak dalej trenowali pozywanie, widać było, że to się opłaciło. Jednakże, co można było zauważyć, to zawody były rozgrywane bardzo, ale to bardzo szybko. Co mam na myśli? Chyba organizatorzy nie wzięli pod uwagę jednego, ilości sportowców, którzy wezmą udział. Bikini dziewczyn było ponad 30, mens physique, zawodników ponad 30, Wellnessek, ogrom. I tutaj już było bardzo, bardzo późno. Do tego wcześniej były zawody amatorskie. I gdy zawodnicy z kulturystyki ciężkiej weszli, troszeczkę wydaje mi się, że dostali za mało czasu. Oprócz dwójki, o której za chwilkę wspomnimy. Na trzecim miejscu Amirom Ragić, na drugim miejscu i o tym zaraz pogadamy sobie, bo tutaj mogło się wszystko wydarzyć ale najpierw pokażemy jeszcze porównania całej szóstki. I tutaj byli zawodnicy młodzi, byli zawodnicy nowi, byli mieszani nie tak bardzo jak zwykle. Jak widzicie, szczególnie w pozach tyłem, specjalnie się zatrzymam: Krystian ma najlepszy tył na całej scenie. I to już świadczy o tym, że raczej nie powinien być dopiero szósty. Mówię dopiero, bo tak jak znów naciskam na to, jest to dla nas takie dziwne zaskoczenie, dla niego pewnie też. Bo na pewno celował wyżej, wszyscy mieliśmy go wyżej, ale co się wlecze, to nie uciecze, jak to mówią. Zresztą, nawet most muskular, w którym możecie zobaczyć różnicę nóg, to jest po prostu dziwne, ale tak sędziowie ocenili. Trzeba to przyjąć i trzeba iść dalej. Najważniejsze jest doświadczenie, bo rok 2025 jest rokiem docelowym, o którym Christian mówi. Piąte miejsce: Justin Muschel. Czyli mamy polski akcent. Antony Joel, miejsce czwarte, Francuz. Emiro Meragic, miejsce trzecie. Paweł Kowalski wyszedł, jak powiedział, w swojej najlepszej formie, ale niestety jeszcze musi pracować. I na to również czekamy, bo coraz więcej mamy polskich zawodników. I teraz ta walka. To na to dali naprawdę bardzo dużo czasu. Nathan versus Behrouz. I muszę powiedzieć, że to by nie wygrał, to ludzie byliby i tak, i tak szczęśliwi, bo naprawdę sprawili sędziowie, że ci zawodnicy mieli od groma roboty. Było chyba pięć porównań w pierwszym, w pierwszym wywołaniu, gdzie oni ze sobą walczyli. Nejtan był pełny, wyglądał, jakby miał za chwilkę eksplodować dosłownie na tej scenie. Był olbrzymi. Behruz piękny, sylwetka klasyczna, z ogromną ilością masy, docięty, suchy, ale wydaje mi się, że właśnie przez tą pełność Nathan miał takie wrażenie jeszcze suchszego niż Behrus, ale co mogło zadecydować? Właśnie nadmierna pełność, gdzie Nathan miał aż problemy czasami z zrobieniem pus, gdzie widzieliśmy przy tricepsie bokiem, on miał problem, żeby złapać, on był tak wielki, tak olbrzymi, że no oglądało to się naprawdę, naprawdę dobrze. Naprawdę ci zawodnicy walczyli, ci zawodnicy cały czas pozowali, zapracowali na swoje, zapracowali na swoje sędziowie, ich wymęczyli. Nathan pyta, czy jeszcze jedna runda, jeszcze jedna runda i podgrzewa tutaj atmosferę i można było naprawdę ucieszyć się tym wszystkim. Specjalnie rzuc z innej kamery. Jak widzicie, Nathan był tak tutaj nawalony mięchem, że aż ciężko mu zrotować barki. Co jest po prostu, no kosmita, kosmita, a my lubimy oglądać tych kosmitów. Przez to też wydaje mi się, że w niektórych pozach troszeczkę miał problemy z trzymaniem, jeżeli chodzi o dół brzucha, a Bechruz swoją estetyką tutaj przeważał. I szczerze, patrząc na Bechruza, no to wiadomo, jest to statuetka. Porównując tych dwóch panów, o tutaj teraz mamy triceps bokiem, który jeszcze wtrącę. Widzicie, jak Nathan ma problem, żeby złapać. On jest tak nabity, ma tyle mięcha na sobie, ale Behrus przez to może pokazać bardziej rozłożystość. Więc mamy, widzicie, teraz znowu wybór, czy wyjść najbardziej nawalonym, czy wyjść średnio i kontrolować to wszystko. Tyłem, co mnie zdziwiło, Nathan wcale w bicepsach tyłem nie odstawał mocno i dlatego... Miałem takie kto wygrał, kto był lepszy, kto był pełniejszy, kto był bardziej docięty, kto bardziej leży sędzią, tak to można nazwać. Jednak jak patrzymy na zawodników typu Emiro który był trzeci, to równanie było dobre. No nie brakowało, brakowało Emirowi na pewno masy, jeżeli chodzi o porównanie do Neitana, ale docięciem był bliżej Bahruza. także... Emir też był dość dość duży mimo że nie ma najbardziej estetycznej sylwetki ale nie odstawał i potrafił z tego co ma czyli ze swojego niesamowitego docięcia i wspaniałej formy bo naprawdę to jaką formę wnosi Emir na scenę to jest wzór do naśladowania każdy powinien na to patrzeć jeżeli chodzi o docięcie i naprawdę naprawdę dobry dobre zawody oprócz tego co wspomniałem że mogło być troszeczkę wyżej. Kuba, miejsce dziewiąte, możemy zauważyć i to mnie też troszeczkę zdziwiło, bo muszę Wam szczerze powiedzieć, że wersja Kuby, którą wniósł, była naprawdę, naprawdę o wiele lepsza niż na ostatnich zawodach. O wiele lepsza i poprawił się, to było widać, miejsce też wyższe, a jednak moim zdaniem powinien być jeszcze jedno, dwa oczka wyżej, szczerze mówiąc. Wiadomo, że ja mogę brzmieć troszeczkę stronniczo, ale pamiętajmy o jednym. Uba naprawdę wyszedł w lepszej o wiele formie, i to powinno być dla niego najważniejsze. I na pewno jest, bo, bo o to wszyscy walczymy. Jeszcze nasza zawodniczka brała udział w bikini na Stix. I z tego, co mówiła, była bardzo, ale to bardzo zadowolona ze swojego występu. Także bardzo, bardzo się cieszymy i trzymamy kciuki za nastkę, która jest bardzo, bardzo młodą zawodniczką i przyszłościową na pewno będzie walczyła o to, na czym jej zależy. Cel na tym poziomie wszyscy mają jeden. Jest to na pewno Olimpia. Przed nami Portugalia, przed nami jeszcze wiele zawodów i bardzo mnie to cieszy, bo widać, że ten sezon się rozkręca. A ja trzymam kciuki za wszystkich i naprawdę czasami ciężko mi jest wybrać, ale trzeba czasami spojrzeć okiem takim obiektywnym i wybrać to, co jednak nie serce czasami mówi, a głowa. I tego się trzymajmy. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Zostawcie suba, komentarz i łapkę w górę. Do później, przyjaciele, i nie zapomnijcie jednego: śledźcie naszych Polaków, wspierajcie ich, bo nasza kulturystyka. I zawody ogólnie, cały fitness świat idzie bardzo, ale to bardzo mocno do przodu. Do później, przyjaciele.